Szanowni Państwo, w sierpniu, przed dniami Kraśnika, operatorzy telewizji Kraśnik, wiedząc, że pan burmistrz Włodarczyk ma dyżur w szpitalu, postanowili sprawdzić jego punktualność. I oto o godzinie 15 pan burmistrz wyszedł z urzędu miasta i służbowym samochodem, oczywiście ze służbowym kierowcą, pomknął do domu. Zapomniał chyba chłopisko, że jego godziny urzędowania kończą się o 15:30. Następnie po przebraniu się w domu został dowieziony znów służbowym samochodem na dyżur o godzinie 15:30. Zapominając pewnie, że dyżur powinien rozpocząć o godzinie 15:00. Ale co tam pacjenci, nie mają wyboru, muszą czekać. I tu znowu umkło panu burmistrzowi pół godziny, czyli obie instytucje straciły na tym. Czy to uczciwe? Po tym dniu, kiedy ekipa telewizji Kraśnik przyglądała się poczynaniom pana burmistrza Włodarczyka, on zgłosił do policji, że jest śledzony przez tążeż telewizję. Zapomniał biedak o jednym, mianowicie o tym, że jest osobą publiczną i w czasie godzin pracy każdy obywatel ma prawo wiedzieć, co też pan burmistrz robi. W końcu utrzymuje się z pieniędzy podatników, a oni chcą wiedzieć, czy te pieniądze mają odzwierciedlenie w pracy. Nie wiem jak państwo, ale ja mam mieszane uczucia, ponieważ burmistrz oszukuje dwie firmy i lekceważy czekających pacjentów, bo przecież przyjeżdża do pracy o 15:30. A o której ją rozpoczyna, no to już jest jego słodka tajemnica. I tak mu nikt nie zwróci uwagi. Czy to tak miało wyglądać uzdrawianie? To kiepsko, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, ma pan jakichś słabych doradców, którzy wystawiają co i rusz pana do wiatru? Bo jak inaczej nazwać to, że po raz drugi wszczyna pan, mówiąc delikatnie, spór z mediami, które pokazują tylko rzeczywistość. Nic pana nie nauczyła przegrana sprawa o debatę przedwyborczą? Znów daje się pan podprowadzić? No ale to już pańska sprawa, że naraża się pan na śmieszność, strasząc policją redaktorów telewizji Kraśnik, tylko za to, że obnażyli pańską hipokryzję, pokazując prawdę. A tak na marginesie tego wszystkiego chcę panu przypomnieć, że do tej pory nie zostało zapłacone przez pana zadośćuczynienie na rzecz telewizji Kraśnik za przegraną sprawę dotyczącą tejże debaty. Podsumowując to wszystko, proszę przyjąć dobrą radę. Niech pan pogoni tych doradców i nie wyważa otwartych drzwi. Wyborcy mają prawo wiedzieć, na co idą ich pieniądze i tego im nikt nie może zabronić. Z pozdrowieniem, Bożena Kręgiel.